Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 20. No i słuchajcie, w końcu mam ikonę. Mam ikonę, pierwszą ikonę, w sumie no drugą, bo jedną już mam, ale tamta się nie liczy, bo jest tylko na 3 mecze. W sumie jest on już chyba u mnie tylko na 2 mecze, ale w końcu odebrałem sobie pierwszą moją ikonę. Więc słuchajcie, przejdźmy teraz do składu. Nie zwracajcie na to uwagi, co to w ogóle za skład. No, składzik jest taki, bo po prostu robię sobie wyzwania, żeby odebrać kolejną ikonę, więc muszę grać tą właśnie ligą, dlatego sobie taki składzik na razie jest. Ogólnie nie mam jeszcze takiego składu, którym bym grał już cały czas, w sensie no miałem z ligi hiszpańskiej, ale tam też trochę rzeczy pozmieniałem. Jak już sobie zrobię cały składzik, który będę grał, no to wam oczywiście pokażę. No a słuchajcie, odebrałem sobie wczoraj tą oto właśnie ikonkę. Jest to oczywiście Roberto Carlos. Pewnie niektórzy się zastanawiają, a czemu akurat Roberto Carlos, bo może są jacyś lepsi. No wziąłem sobie go, bo strasznie lubię tego piłkarza, strasznie go lubiałem, no wiadomo, już nie gra. Ale Roberto Carlos moim zdaniem no jest kozakiem i był kozakiem, bo naprawdę świetny piłkarz, dlatego chciałem go mieć. 92 tempa, jest bardzo szybki, 86 overalla, obrona 81, sztuczki 3 gwiazdki, słabsza noga 2. Ogólnie no jest fajny, fajnie mi się nim gra, rozegrałem już 5 meczy tym piłkarzem, także no jest fajny, ale nie wiem, odnoszę wrażenie, że strasznie szybko traci energię. Może przez to, że tak szybko biega, ale ogólnie jestem zadowolony i jest fajny i cieszę się, że go mam. Także chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, którego zawodnika mam sobie następnego odebrać. Może przejdźmy sobie tutaj do... gdzie to było? Wyzwania. Zaraz oczywiście pootwieramy sobie paczuszki, bo właśnie w tym odcinku będę otwierał paczki. Chciałbym, żebyście napisali, która ikona jeszcze jest fajna. Myślałem też o Schmeichelu, bo tutaj za dużo nie trzeba. W sumie chyba ilu tam trzeba piłkarzy? 2, 4, 6. No ale, no nie wiem. Możecie napisać w komentarzu. Jak grałem z jakimiś tam przeciwnikami, to widziałem, że mają go w bramce. Okocha też jest, Guardiola, Ryan Giggs, bardzo lubię też tego piłkarza. No i zastanawiam się, czy sobie go następnego nie wziąć. Nesta, Crespo, Kluivert może, no nie wiem, napiszcie w komentarzu. Klose to raczej nie, Balaka też nie, Pirlo fajny, no nie wiem, o Rivaldo też dobry piłkarz był, może tego, 89 tempa, 89 overall, ogólnie Ferdinand, Rui Costa, może jego, Portugalię też lubię, Zanetti, Sanchez, taka fryzurka. Także no, chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, która ikona jest fajna. Chyba że poczekam, może będą jakieś inne. Ale dobra, słuchajcie, przejdźmy do sedna sprawy. Mam tu 16 paczek. 16 paczek otworzymy, no i zobaczymy, czy coś ciekawego mi wypadnie. Są tu paczki różne, są też za wyzwania z Bundesligi, są też za wyzwania te, gdzie sobie będę chciał odebrać zawodnika, tam co trzeba robić ligę angielską, w sensie strzelać piłkarzami z ligi angielskiej. No to co, może zaczniemy. Mieszana paczka piłkarzy Prime, 12 kart, 4 złote, 6 rzadkich. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne odgłosy, to pralka, więc sorry, ale pierze się. Dobra, lecimy z pierwszą paczką, zobaczymy, czy będę miał szczęście. Ostatnio nawet spoko rzeczy mi wpadały. I zobaczymy, czy tutaj no raczej już nie będzie nic. Stark, dobra, spoko, no przyda mi się do wyzwania z Bundesligi. Zobaczmy, co tam jeszcze ciekawego w tej paczce było. No dobra, czy tutaj są... Okej, no, szału nie ma. Dobra, lećmy dalej. Ten gościu mi już jest niepotrzebny. I jedziemy z kolejną paczuszką, a weźmy sobie może małą, złotą paczkę piłkarzy Prime, 6 kart, 6 złotych, 3 rzadkie, no i zobaczymy, może akurat tutaj coś wypadnie, a może nie.
Zobaczymy. No okej. Co my tutaj mamy? Bramkarz. No dobra. Jedziemy dalej, ale zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego w paczce było. Dobra. O, no tego gościa już mam. Dziękuję, do widzenia. I jedziemy z kolejną paczuszką. Dobra, otwórzmy na razie te małe złote paczki piłkarzy i zobaczymy, może coś fajnego wpadnie. No fajnie, jakby na przykład wypadł Messi w jakiejś paczce. Nie, no raczej nie będę miał takiego szczęścia. Dobra, mamy zawodnika z Brazylii, oczywiście z Ligi Hiszpańskiej. No tutaj nic nie było ciekawego, no to wiadomo. Co my tutaj mamy? Dobra. Jedziemy z kolejną paczuszką. Kolejna, ostatnia mała złota paczka rzadkich piłkarzy. 6 złotych, 6 rzadkich. No to ciekawe, jacy to będą rzadcy piłkarze w tej paczce. Przygotuję następne paczki, zrobię Wam odcineczek następny jakiś. No dobra. O, proszę bardzo. Spoko, piłkarz. Już tutaj oczywiście zawodnik Romy. Co my tu mamy? Pulisicia. No dobra. Okej, okay, ten już mi jest niepotrzebny. Jedziemy z kolejną paczuszką. Mamy tak, paczka dwóch piłkarzy. To są oczywiście te paczuszki za te wyzwania do tego piłkarza, tam co trzeba strzelać piłkarzami z ligi angielskiej. Ale weźmy sobie może najpierw paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. No zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Możecie napisać w komentarzu, czy udało Wam się na przykład z paczki trafić takiego Messiego albo Ronaldo. O, tu jakiś kozak będzie, bo jedziemy dalej. PS. I kto to będzie? Z Barcelony? I kto to będzie? Uuu, Dembele! Pięknie! Dembele! Elegancko! 93 tempa! 84. No, fajnie. Może jednak zostanę przy tej lidze hiszpańskiej i sobie stworzę jakąś fajną drużynę. Dembele, no cieszę się. Możecie napisać w komentarzu, czy ktoś z nim grał, czy jest spoko. No tempo ma fajne, więc myślę, że będzie ok. Więc jestem zadowolony. Fajnie, fajnie. Szkoda, że ten piłkarz tam nie wyszedł, co nie? No właśnie. Dobra, także jest ok. Tego już mamy, lecimy dalej. No... fajnie, fajnie, że wypadł, więc może coś sobie jeszcze tam poprawię w tej mojej lidze hiszpańskiej, drużyny, w mojej drużynie z Ligi Hiszpańskiej. Dobra, mamy kolejną paczkę dwóch rzadkich złotych piłkarzy. No to zobaczymy, może tutaj też coś fajnego wypadnie. Tam był Dembele, przepraszam. I jedziemy dalej, czy nie jedziemy? Nie jedziemy. Okej. Okay. Tu będziemy mieli napastnika Molina z Hiszpanii. 39 tempa, ale kozak szybki. No, zobaczmy, co tutaj jeszcze będzie. Kalinić. Dobra, słuchajcie, lecimy z kolejną paczuszką. Tam jakieś takie małe zamieszanie mi się zrobiło. Okej, okay, mieszana paczka piłkarzy. No i 12k, 4 złote, jedna rzadka. Zobaczymy, czy tu coś będzie. Ogólnie, no na razie cieszę się, że ten Dembele wyleciał, więc fajnie. Zobaczymy, jak się nim będzie grało. Oj, no dobra. Przejdźmy dalej. Ale zobaczymy, co tam jeszcze w paczuszce ciekawego mi tutaj wypadło. No dobra. Okej, okay, lecimy z kolejną paczką, mieszana paczka piłkarzy. Dobra, lecimy z tą paczuszką i zobaczymy, czy tutaj też będzie Lipson jeden wielki. No dobra, już wiadomo, że nie. Dobra, ładny uśmiech gościu miał, ale no. Dobra, o, mamy tutaj piłkarza z Ligi Champions League, więc spoko. Podobają mi się te karty ogólnie, wiecie, no fajnie wyglądają. Dobra, ten gościu już tutaj jesteś tam niepotrzebny. Jedziemy z kolejną paczuszką, co mi tu zostało. Mieszana paczka, mieszana i mieszana paczka piłkarzy. Dobra, lećmy z tą. No i zobaczymy, ale coś mi się wydaje, że chyba tutaj też będzie lipa. No właśnie, nie ma nic. Dobra, jedziemy. No fajnie, jakby coś jeszcze wypadło takie, wiecie, żeby ten... Co on taki jakiś... Dobra, jedziemy. Ciebie już mam, no to jesteś mi niepotrzebny. I ostatnia paczka będzie. Pewnie tutaj też nic ciekawego nie będzie, ale otwórzmy, bo to wiecie, różnie bywa. Ja ogólnie lubię otwierać paczki, fajnie.
No ale tutaj też nic nie będzie. No dobra, Diego Lopez, jego już mam. Już mi wyleciał tam ostatnio, chyba wczoraj nawet otwierałem, czy przedwczoraj paczkę. O, kolejny zawodnik na karcie Champions League. Dobra, ale wyzwanie z Champions League już mam zrobione. No to, to mi jest niepotrzebny. Dobrze, i została mi jeszcze paczka, mieszana paczka piłkarzy Prime. 12 kart, 4 złote, 6 rzadkich. Jedziemy! No może tutaj coś... coś fajnego wyleci. Dawaj, 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 coś. FIFA mi tutaj. No. Nie. No, 81 tempa. Okej, dobra. Zobaczmy, co jeszcze tutaj w paczuszce było. O, fajnie, że wyleciał mi gościu tutaj z ligi, z Bundesligi. Przydasz mi się. Ty już nie. I zostały mi, słuchajcie, ostatnie paczki, te za wyzwanie z ligi angielskiej, paczka dwóch piłkarzy, mam ich 5. Pojedziemy sobie od końca, a co tam, pojedziemy od końca i zobaczymy, czy tutaj mi coś wypadnie, czy nie. Kiedyś jak otwierałem wszystkie chyba paczki z poprzedniego wyzwania, to tam nawet fajne rzeczy mi wypadały, a tutaj, okej. Okay. Przejdźmy do, może do następnej paczki. Okej. Okay. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków z otwierania paczek, no to, to wiecie, łapeczka w górę. A jak ktoś jest nowy, to fajnie, jakbyście zasubskrybowali kanał. I co? Lecimy z kolejną paczką. No dawać mi tu coś fajnego. Okej. Okay. No to chyba nie. Chociaż ostatnio, jak otworzyłem paczkę, to coś mi się wydaje, że to była paczka właśnie z tego i tam mi wyleciał. Kto tam był? Patrzcie, już zapomniałem. Chyba pralka się skończyła, zaraz będzie piszczeć. Weźmy sobie tą środkową, weźmy środkową paczuszkę i no może tutaj, no dać mi tu coś jeszcze na koniec odcinka, tak żeby było fajnie. Okej. Okay. Dobra, to chyba raczej nie. Ten fajnie wygląda, co nie? Dobra. Zostały mi 2. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Dobra, niech będzie ostatnia. Ostatnia, w sensie druga od końca. Co tu będzie? Nic. Bramkarz z Walii. Tak z Walii i... no, niestety. Nic ciekawego. Ostatnia paczka. No i może tu na sam koniec coś fajnego będzie. No, ucieszyłbym się. Na koniec odcinka, co idzie ostatnia paczka i na przykład jakieś... Ten gość chyba mi już trzeci raz dzisiaj wyleciał. O, skończyło się pranie. Momencik, skończę nagrywać, to przyjdę. Dobra, słuchajcie. No jestem zadowolony, że ten Dembele wyleciał i myślę, że coś tam pokombinuję sobie z drużyną właśnie z ligi hiszpańskiej. Także słuchajcie, no ja sobie taki składzik jak gdzieś na początku, no jest, bo robię sobie oczywiście wyzwanie tutaj. Ej, co jest grane? Coś mi tu nie pasi. Oj, serwus. Wiecie, co ja zrobiłem? Myślałem, że tutaj ma być na, w sensie na poziomie zawodowiec, a tu była klasa światowa. No. Więc trudno. Znaczy dobrze, że tylko pierwszy mecz dzisiaj grałem, więc dobra, muszę zmienić. Już idę! Muszę zmienić sobie na klasę światową. Pomyliło mi się. Nie wiem czemu myślałem, że ma być dla zawodowców. Może dlatego, że widziałem to chyba gdzieś indziej. No ale dobra, nieważne, słuchajcie. Także robię sobie te wyzwania. Mam nadzieję, że odbiorę tych 4 zawodników. No i potem zobaczymy, co dalej. Także... to by było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i napiszcie w komentarzu, czy tutaj w sumie teraz i tak nie odbiorę żadnej ikonki, bo tu mam tylko 4, więcej już na razie tam nie ma. To może poczekam sobie na jakieś inne. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, do zobaczenia. Cześć!